Karpiowy podcast. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 206 odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj jest ze mną Michał Rakowicz. Cześć. A ja jestem Agnieszka Brodzik oczywiście. I dzisiaj będziemy omawiać książkę Lustrzana kraina szkockiej pisarki Carol Johnston. Od razu powiem, w jaki sposób ta książka znalazła się w naszym życiu, e, mianowicie po prostu ją e, dostałam do tłumaczenia, a ponieważ dostałam też e, egzemplarze autorskie. To do ja chłopaki. dostałem od ciebie. <laughs> tak, to te, te, ta książka generalnie pojawiła się w życiu całej redakcji Karpynoktem. <laughs> Nie inaczej. Tak, w każdym razie, znaczy dobra, tutaj od razu mały disclaimer: to nie tak, że chłopakom wszystko wciskam, co dostaję, tylko po prostu ja nawet nie biorę wszystkich książek, które tłumaczę, e, e, egzemplarzy autorskich, ponieważ mam bardzo małe mieszkanie. Ale tak naprawdę, jakby do, dokładnie rzecz biorąc, to mam najmniejsze mieszkanie. Jakie można mieć, które jeszcze się nazywa mieszkaniem, a nie lokalem użytkowym. <śmiech> <śmiech> więc, więc rzadko biorę egzemplarze autorskie, ale ta książka wydała mi się na tyle ciekawa i oczywiście też jakby pasuje do profilu gatunkowego Karpanoktem, że postanowiłam chłopaków obdarować i zażyczyłam sobie od wydawcy, a to jest zyski z półka, jakby kilka egzemplarzy. Ale wróćmy do, do tematu głównego. Skończmy szybko dygresję, bo to się zaraz, zaraz się rozwinie za bardzo. Lustrzane Krajne to debiut powieściowy szkockiej pisarki Carol Johnston i jak do tej pory jedyna książka tej autorki na polskim rynku. Pierwotnie ukazała się w kwietniu 2021 roku, zaś w Polsce wydał ją zyski spółka we wrześniu 2022, czyli dosyć szybko. I w ogóle tutaj, prawdopodobnie nie powinnam tego mówić, ale dostałam tę książkę do tłumaczenia w zasadzie tuż przed premierą, jakby oryginalną. Czyli jakby od razu jeszcze nie wiedzieli, jak książka poradzi sobie ładnie. na rynku, a już ją wzięli do tłumaczenia, więc jakby musiała się spodobać. Mm, no, tak uprzedzając trochę fakty, mi też się całkiem podobała. Tak, między innymi dlatego tutaj jesteśmy dzisiaj. Tak, tak. E, Okej, okay. Karol pochodzi z Lanarkshire, prawdopodobnie to źle wytłumaczyłam, i swoje pierwsze opowiadanie napisała w 2008 roku, zaś 6 lat później zdobyła British Fantasy Award za tekst Sign of the Times. Jej opowiadania można znaleźć w licznych antologiach, sama zaś wydała jeden zbiór. I to było zanim wydała powieści: The Bright Day Is Done. Dotychczas Johnson napisała i wydała jeszcze jedną powieść. Jest to The Black House, w której mamy do czynienia z małą społecznością mieszkańców odległej szkockiej wysepki Kilmeray. Prawdopodobnie znowu to źle przetłumaczyłam, oraz kobietą, która jako pięciolatka nagle oznajmiła, że pewien mężczyzna został zamordowany. Po 20 latach próbuje odkryć tajemnice skrywane przez miejscowych. Czyli jakby już troszeczkę wyczuwamy, że to jest podobny generalnie motyw do tego, co mamy mhm. w lustrzanej krainie. Szczerze mówiąc, jakby jestem zaciekawiona. Wpisałam sobie tę książkę na na lista do przeczytania. Jakby ktoś był zainteresowany, to kosztuje 15 zł na, do zakupienia na Amazonie, na Kindle. To była taka mikrodygresja. W każdym razie, w każdym razie, no widać, że to są podobne nuty, czyli czyli jest Szkocja, są dzieci wypierające wspomnienia po traumie i powrót po latach do miejsc, które które te dzieci skrzywdziły, by rozwikłać tajemnice. A w lustrzanej krainie mamy do czynienia z bliźniaczkami Kat i El, które dorastały w bardzo dysfunkcyjnej rodzinie i po wielu latach wciąż nie mogą sobie poradzić z tym, co się wydarzyło. Kiedyś bardzo bliskie, teraz się nienawidzą, a poróżniła je zazdrość o mężczyznę Rosa. Chociaż może powinienem powiedzieć chłopaka, ponieważ Rosa jest ich przyjaciel z dzieciństwa. Także jakby zostały, została cała trójka aż do lat, do wieku średniego, związana ze sobą. Kiedy jedna z nich zaginęła, druga wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie musi się zmierzyć ze wspomnieniami z trudnej przeszłości. Tytułowa Lustrzana Kraina to zmyślona przez nie przestrzeń, która służyła im za bezpieczny azyl, gdy w domu działy się bardzo, 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 bardzo niefajne rzeczy. Tak. Czyli, e, czyli mamy dzieci, mamy. E, Wspomnienia wyparte, Repressed Memories, i mamy powrót po latach, i taką zagadkę kryminalną, ponieważ jedna z sióstr L zaginęła. Powiedz mi, co tak ogólnie myślisz o tej książce? No, ogólnie to jest thriller, który dosyć długo się rozwija i umiejętnie wodzi czytelników za nos. Bo pierwszy rozdział.

Zdaje się sugerować, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia, no bo on w zasadzie trochę przypomina skrót tej drugiej powieści. Czyli mamy jakieś dzieci, chyba 12 czy 13 latki, które pojawiają się gdzieś tam na szkockim wybrzeżu. My tylko jako czytelnicy mamy świadomość, że one coś przeszły, że do czegoś doszło, bo one są zakrwawione i w ciężkim szoku, i w zasadzie no, nie wiemy nic więcej. I mamy taki lep. Na nas, jako czytelników, takie zdanie, że tak się zaczęło nasze drugie życie. No i mamy ten przeskok. No i umówmy się, że jeżeli ktoś trochę Tillerów ma za sobą, no to od razu ma świadomość tego, że gdzieś ten wątek z przyszłości będzie tutaj istotny. A Johnston trochę. Tak pogrywa sobie właśnie z naszymi oczekiwaniami do tego, w jakim kierunku to wszystko może się rozwijać, bo ona tutaj miksuje taką historię opartą na tajemnicy, bo bardzo szybko pojawiają się jakieś liściki, które nasza główna bohaterka otrzymuje, które jej sugerują pewne rzeczy z przeszłości, właśnie które no ona wyparła i, i które mają doprowadzić do jakiejś, jakiegoś rozwiązania tej zagadki. Sugeruje pewne rzeczy na temat nie wiem, postaci, które my widzimy z teraźniejszości, kwestionujące ich intencje, na przykład. Z drugiej strony śledzimy to policyjne śledztwo, które w zasadzie nie wiadomo początkowo, czy to jest w ogóle śledztwo w przypadku w kwestii morderstwa, czy zaginięcia, czy, czy samobójstwa, czy z czym mamy tutaj do czynienia. A do tego jeszcze ta Początkowa, w zasadzie no można powiedzieć, że prawie połowa książki jest prowadzona też wespół z silnym wątkiem romantycznym, który, no tak jak wiele rzeczy w tej książce, się trochę tak jak cebula przed nami odkrywa, serwując nam kolejne warstwy, i my stopniowo dopiero docieramy do sedna tego wszystkiego. I to się łączy. W finale, który jest szokujący, jest oparty na wielu twistach, bo to nie jest tak, że my tutaj dostaniemy jakiś taki klasyczny zwrot akcji, który nam nagle powie, że a to było zupełnie inaczej, teraz macie, co, z czym tutaj mieliście do czynienia. Tylko stopniowo też autorka nam serwuje rozwiązania zagadki i tych wątków z przeszłości, i tych wątków z teraźniejszości, pokazuje nam pewne wydarzenia w innym świetle. No, i to jest bardzo, tak powiedziałbym, precyzyjnie skonstruowana książka. To może być dla niektórych czytelników aż zbyt precyzyjnie, bo tych zwrotów akcji, tych, tych różnego rodzaju wątków, które nam się łączą w jedną wielką, misterną układankę łączącą przeszłość i, i teraźniejszość, i tak naprawdę no, różne. Płaszczyzny czasowe, no bo tutaj też dostajemy pewne wątki z, nie tylko z dzieciństwa, ale z tego wieku takiego nastoletniego, na przykład naszych bohaterek. No to może wymagać pewnego zawieszenia niewiary, ja bym powiedział, ale to jest bardzo ciekawie skonstruowane. A do tego jeszcze mamy tę lustrzaną krainę, czyli właśnie jakiś taki wymyślony, dziecinny świat. I to jest coś, co mi się szalenie podobało, bo autorka zadbała nie tylko o to, żeby nam tę krainę przedstawić i to, co się w niej działo, ale bardzo silnie zakorzeniła ją w domu. Bo tutaj jest taki motyw, że ta, ta Katriona wraca do domu swojego dzieciństwa, w której właśnie ta lustrzana kraina funkcjonowała. Więc patrząc tak trochę filmowo, my. Dużo miejsca mamy poświęcone, żeby trochę topografię tego budynku i też lustrzanej krainy poznać. I to też jest wykorzystane w finale, co jest w sumie no, dosyć ciekawym zabiegiem, powiedziałbym. Tak, ja myślę, że w ogóle słowo warstwy jest świetnym słowem kluczem do opisywania tej książki. Ja w ogóle, jakby główny powód, dla którego ta książka. Naprawdę do mnie przemówiła i pomyślałam sobie, wow, chłopaki muszą ją przeczytać. To było właśnie to, że mimo że ja zawsze, zawsze jak tłumaczę thrillery, to najpierw czytam całość, żeby jakby wiedzieć, a przynajmniej, żeby wydawało mi się, że wszystko wiem. Um, żeby się ty... nie okazało, że nagle bohaterka jest bohaterem albo coś w tym stylu? Miałam już taki przypadek, co najmniej za dwa razy. W każdym razie jakby muszę mieć większą kontrolę nad, nad, nad tekstem. W tym sensie, że ja muszę wiedzieć co, kto, do czego nawiązuje i tak dalej. Anyway, jakby przeczytałam pierwszy raz. Fajnie, myślę sobie spoko. Chociaż przyznaję, że moim zdaniem autorka poszła o jeden twist za daleko. <śmiech> <śmiech> I końcówkę, i tak jak przez całą książkę, bo absolutnie zgadzam się z tym, że w tej książce pod... Kil, co najmniej kilkoma, y, mm, kilkoma względami należy zawiesić jednak niewiarę. Nie jakoś bardzo, to nie jest główna mm -hmm. książka, nie? To nie ma takich momentów, że po prostu patnisz się w czoło i myślisz sobie, o mój Boże, serio? Nie, nie, nie. To są ewentualnie jakieś takie subtelne rzeczy, kiedy ty jakby czujesz, że coś tam nie zagrało, ale jednak tę wiarę trzeba zawiesić, jednak trzeba jakby y, zaakceptować konwencję ale to, co mi się najbardziej właśnie podobało, to to, że mimo, że ja już znałam całość, to w trakcie tłumaczenia, co jest jakby zupełnie innym doświadczeniem e, e, obcowania z książką, ja odnajdowałam po prostu tyle smaczków, tyle mhm. jakichś drobnych nawiązań, które no, jakby miałam głowę, po prostu mnóstwo myśli mi się kłębiło, żeby, żeby to wszystko... Zachować. Mam nadzieję, że przynajmniej większość mi się udało zachować. Założę się, że coś ominęłam czegoś nie zauważyłam. Na pewno pamiętam, że redaktorka jeszcze coś tam wyłapała, co mi umknęło. W każdym razie tego jest naprawdę dużo i podejrzewam, że, za, że jakby czytać tę książkę od nowa za e, e, drugi raz, to myślę, że czytelnik miałby naprawdę jakby znowu dużo frajdy z odkrywania tych wszystkich rzeczy, bo one w pewnym sensie jakby... Pewne rzeczy rozumiesz dopiero, dopiero po faktu, nie? Tak, dopiero mhm. znając zakończenie. I jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo dobrze przygotowała się autorka do pisania tego. W sensie tam jest tyle rzeczy, które wiesz, pojawiają się w pewnym momencie, wydają się w ogóle nieznaczące, a potem się okazuje, że są super znaczące. Albo, albo co najmniej są fajnym smaczkiem, wiesz, że jakby mhm. pogłębia Twoje zrozumienie tego, co się w zasadzie działo, dzieje. I jakie jest znaczenie tego wszystkiego. I nawet powiedziałabym, że tak jak mówimy o tych warstwach, że jakby każdy w zasadzie motyw, każda, każda warstwa tej książki ma jeszcze jakąś swoją warstwę. Na przykład, Lustrzana kraina, moim zdaniem, też w trakcie lektury, przeobraża się. Coś, co się z początku wydawało niewinną zabawą, okazuje się. Hmm, mroczne, nie? Takie albo podszyte takim jakimś tym dziecięcym lękiem, nie? I taką fascynacją pomieszaną z lękiem, o tak bym powiedział. Przynajmniej ja to tak odbierałem. Tak, to znaczy na pewno Lustrzana Kraina w ogóle bardzo istotne też jakby w analizie tej książki jest jednak zauważanie pewnych psychologicznych aspektów mhm. zachowania bohaterów. W ogóle super ważne jest to, że Ros został psychologiem klinicznym, i wydaje mi tak. się, że autorka naprawdę odrobiła pracę domową, jeżeli chodzi o pewne sposoby radzenia sobie z traumą, i też to, jak zachowują się ludzie, którzy przeżywają traumę, którzy przeżywają no przede wszystkim może nawet nie wprost traumę, co, co, co raczej przemoc, taką codzienną przemoc. Tak? Tam wiele rzeczy też zostało zasugerowane, które nie do końca. Może autorka chciała, jakby szczegółowo już opisywać, ale też wywołują ciary. Także jakby po prostu na każdym etapie, w zasadzie lektury możecie odkrywać jakieś dodatkowe rzeczy. A w tej lustrzonej krainie też właśnie podobało mi się to, że z jednej strony najpierw myślisz sobie, że to jest jakaś baśń, a potem zdajesz sobie sprawę z tego, że to jest właśnie jakby zmyślona. Kraina, kraina, która służy temu, żeby te dziewczynki miały ucieczkę przed tymi niedobrymi rzeczami, które się dzieją w domu, ale też, gdy rozumiesz już, gdy jakby wydarzy się pierwszy bardzo poważny twist tej książki, którego oczywiście nie zdradzimy, to zdajesz sobie sprawę też, jakby, że te ich zabawy nie były tak niewinne, jak mogłyby się wydawać na początku. Mhm. Dla mnie to było takie bardzo, jakby duże przeżycie. W trakcie lektury, że odkrycie, że one też przez to, że są ofiarami przemocy, same stają się e, osobami przemocowymi. E, I tutaj już prawie zaspoilerowałam, ale ukrywam się w język. Myślę, że jeszcze szczegółowo będziemy opisywać w jakiejś sekcji spoilerowej, bo tam generalnie jest bardzo dużo rzeczy, których można by było, o których można by było długo rozmawiać. Może nie będziemy jakoś tam. E, Zbyt, zbyt dużo, jakoś szczegółowo każdego motywu omawiać. Może tylko to, co nas bardziej zainteresowało. W każdym razie tak reasumując, ja jestem zupełnie, zupełnie pod wrażeniem tego, jak wszystko jest tam Spięte, nawet jakieś drobne, jakby na przykład są te cytaty z dziadka, to nawet to, co on mówi, potem się okazuje istotne. Chociaż wydaje się takimi, takim paplaniem w ogóle jakiegoś starego dziadygi, nie? zupełnie odrealnionego i, i tak dalej. No tutaj różne rzeczy tak naprawdę nabierają dodatkowego kontekstu, właśnie kiedy my już wiemy, do czego to wszystko doszło, do czego doszło w przeszłości i jakie to miało reperkusje, bo tak jak mówisz, to mamy te rozmowy z dziadkiem, z matką, mamy lektury, którymi matka raczyła nasze dziewczynki, które też, umówmy się, nie są przypadkowe, tylko one są naprawdę bardzo istotne. Kiedy się przyjrzymy, właśnie co matka dziewczynkom czytała. Tak jak mówisz, te zabawy to jest dla mnie jedna z takich fascynujących rzeczy, wręcz jak to wszystko zostało. Zaprezentowane, bo my często mamy takie spojrzenie, że dzieci są no, dosyć niewinne, a zapominamy zupełnie o tym, że właśnie dzieci bardzo często, przez to, że nie do końca jeszcze wiedzą, co jest dobre, a co złe, i, i czasem idą egoistycznie po swoje, no to wręcz mają taką tendencję do. No, jakiś zachowań takich no, przemocowych, czy delikatnie, ujmę, niefajnych wobec siebie. I tutaj to jest. Właśnie takie upiorne, nie? kiedy my to widzimy, że z jednej strony to są takie zachowania, które można zaobserwować u zupełnie normalnych dzieci, które się bawią po prostu, nie wiem, właśnie tu w jakichś piratów, w jakieś więzienie, no nie wiem, no to są takie klasyczne zabawy dzieciaków, nie? policjanci, złodzieje, czy cokolwiek takiego, ale właśnie. To ten kontekst, w którym to wszystko jest umieszczone, jest takie, to jest takie nieprzyjemne, nie? gdzie my cały czas czujemy, że to jest niby zabawa, ale, ale coś tu nie gra. I, i właśnie no, kiedy już wiemy, co nie gra, to, no, to to jest coś, co naprawdę myślę, że może y, czytelnika zostawić pod wrażeniem dużym. I teraz, y, bo rozmawialiśmy przez chwilę przed nagraniem i wspomniałeś o tym, że Twoim zdaniem autorka dużo nawiązuje do Kinga. Zresztą polecanka Kinga jest na okładce mm -hmm. i z tego co wiem, to sporo osób zainteresowało się tą książką właśnie, właśnie z tego względu. King też jest wspominany, wspominany wprost w książce, ponieważ są tam nawiązania bardzo, bardzo szczegółowe do skazanych na Shawshank. Tutaj w ogóle śmieszna anegdotka, ponieważ spędziłam kiedyś trzy albo cztery godziny na dokładnym przeszukiwaniu tekstu polskiego tego opowiadania, żeby znaleźć jedno Tłumaczenie, bo oni mieli takie wszyte, jakby kieszenie, znaczy on, bohater w sensie, miał wszyte takie kieszenie, takie mm -hmm. w spodnie. I ja potrzebowałam, jak to zostało nazwane w opowiadaniu. I znalazłam to w oryginale, i, yy, i szukałam tego miejsca, jakby w tekście, w polskim tłumaczeniu, po czym na koniec się okazało, że tłumacz po prostu to pominął. To zignorował. Jakby, zignor tak, że jakby dał, udało mu się nie tłumaczyć tego jednego słowa dosłownie. Nie pamiętam, jakie to było słowo, ale tego jednego słowa udało mu się nie przetłumaczyć i jakby poradzić sobie bez tego. A ja straciłam na to 3 czy 4 godziny. <noise> Także taka anegdotka. W każdym razie chciałam powiedzieć, że przyszło mi do głowy, że. Że autorka pracuje zupełnie nie jak King, ponieważ King wielokrotnie mówił, że on jakby daje się ponieść historii mm -hmm. i jak zaczyna ją pisać, to nie wie, jak się skończy. A tutaj widać, że jakby każdy fragment jest bardzo dokładny. Wyobrażam ją sobie tak jak na tym memiec: jest taki koleś i mam mnóstwo. Wszystko rozpisane, na... nie? Tak, tak, tak. To ja sobie ją tak wyobrażam, że musiałam mieć po prostu w sypialni taką ścianę pełną. Naklejek i notatek i, i tych sznurków takich i tak dalej, bo inaczej tego by się chyba nie dało ogarnąć. Tak, tak, no to jest szalenie precyzyjna książka pod tym kątem i no tutaj ten King się przewija, no ale to tak jak sama autorka wspomina w posłowie i w podziękowaniach, no on jako twórca jego książka, pamiętnik, czy z pamiętnika rzemieślnika, nigdy nie pamiętam jak to jest w polskim tłumaczeniu, ją też popchnęła do, do pisania i no, Tutaj to, te, ci skazani na Shawshank to już mamy cytat z, z książki, zaraz otwierający całą powieść, i no, później ten duch tej konkretnej historii się mocno unosi nad całością. Ale no, tak jak mówisz, no, to, to na pewno nie jest kingowa powieść, tylko no, dużo bardziej taki klasyczny, dobrze rozpisany, rozplanowany tiller. Tak, zdecydowanie też nie ma tam lania wody. Tam się co chwilę coś dzieje, tych twistów jest bardzo dużo, jakichś ważnych dialogów, na przykład i, i tak dalej. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Jeszcze ważną, myślę, że bardzo ważną kwestią, którą możemy poruszyć, zanim przejdziemy do sekcji spoilerowej, są te wyparte wspomnienia. To mhm. jest bardzo kontrowersyjny temat. Tutaj to jest w zasadzie oś tej historii. Znaczy to też nie jest jakoś. Super oryginalne, powiedzmy sobie. Wiadomo, że ona wzięła coś, co już było wielokrotnie używane w, w książkach, w filmach i tak dalej. Zrobiła to po swojemu i, i jakby wykorzystała w ogóle ten pomysł po prostu do, do końca. Nie bardziej się nie dało. Um, Natomiast no zdecydowanie to jest coś bardzo kontrowersyjnego. Niektórzy, duża część... Troszeczkę tam czytałam, nie mówię, że jakoś jestem szczególnie... Nie nazwałabym się znawcą tego tematu. Natomiast trochę czytałam i, i jakby mnóstwo psychiatrów, psychologów mówi, że to, je, że to jakby nie istnieje. Nie działa w ten sposób. Mhm. Mm, że... Zdecydowanie bardzo dużo krytyki na, na samą ideę wypartych wspomnień spadła po słynnym Satanic Panic, uh -huh. kiedy ludzie po prostu mieli fałszywe wspomnienia. I to jest w ogóle fascynujący dla mnie temat. Jeżeli jesteście ciekawi, to bardzo Wam polecam książkę Szatan w naszym domu Lorenza Wrighta. I tam, jakby to jest wszystko opisane, skąd się wzięło satanik panik, i jak to w ogóle działa, że ludzie potrafią przypominać sobie rzeczy, które w ogóle się nie wydarzyły. Dla mnie osobiście w ogóle ten temat jest trochę przerażający. To znaczy, że, fa że faktycznie ktoś jest ci w stanie jakąś. E, że ktoś jest ci w stanie wmówić e, wspomnienia jakąś sugestią, jakimś takim naprowadzaniem, albo tą słynną hipnozą, tak? Mhm. Zresztą motyw hipnozy to tu w ogóle jest. jest samograj, jeżeli chodzi o o thrillery, horrory itd. i tak dalej i to nie jest tak, że ty masz świadomość, że to, że to się nie wydarzyło nie, ty masz te wspomnienia i ty w zasadzie cały czas jakby ktoś nawet może ci powiedzieć bo były takie badania i ktoś może ci potem powiedzieć ej, to się nie wydarzyło to są fałszywe wspomnienia, my ci je wmówiliśmy w taki taki sposób i te osoby dalej nie mają pewności czy to się wydarzyło, czy się nie wydarzyło. Czyli można w zasadzie komuś zrobić ogromną krzywdę, ponieważ jeżeli ty zinternalizujesz sobie te rzeczy, to to jest tak, jak jakbyś się przeżył. Okropne, mhm. przerażające, że nie można nawet sobie samemu ufać, nie? Um, także tu jest. Przy czym, i tutaj odwołam się do Wikipedii, wiadomo jak każdy, kto robi research, ale. Ale tam faktycznie, jak macie ten opis wypartych wspomnień, to jest też taki duży fragment o tym, co na ten temat myśli Van der Kolk. To jest taki bardzo znany badacz traumy. Ja czytałam jego książkę, była absolutnie fascynująca. Teraz sobie nie przypomnę tytułu, a oczywiście się nie przygotowałam aż tak, aż tak szczegółowo. Książka Van der Kolka jest o traumie. Coś chciałam w tytule. I ja ją czytałam, i faktycznie, jak czytałam teraz o tych wypartych wspomnieniach, to sobie przypominałam, że on jednak jakby akceptował to, że one mogą zaistnieć, że można zapomnieć, że chociaż z jednej strony ogromnym problemem traumy jest to, że nie da się jej zapomnieć, to z drugiej, jakby są pewne mechanizmy, które sprawiają, że, że możemy te wspomnienia mieć na przykład jakoś zniekształcone albo niepełne. Na przykład potrafią. Ludzie straumatyzowani często po prostu mają problemy z pamięcią. Takie zwyczajne, nie? że nie tylko że te konkretne, jakieś traumatyczne wspomnienia u nich kiepsko się zapisały, ale w ogóle mają problemy z przypominaniem sobie różnych rzeczy. Albo też często ludzie w trakcie tych traumatycznych przeżyć mają dysocjacje. Czyli oni jakby przeżywają, wydaje im się, jakby patrzyli z boku na to, co się dzieje. I przez to może się u nich mogą te wspomnienia się zapisywać jakby tak fragmentarycznie. I mi się wydaje, że jakby prześledzić książkę Johnston, to dałoby się jakby znaleźć argumenty właśnie, właśnie za tym, że, że być może to nie było tak klasycznie wyparte, jak my sobie to wyobrażamy, tylko może po prostu ona sobie, może ona coś tam pamiętała, ale fragmentarycznie, no bo jednak to w sumie było dawno temu, jednak ileś tam lat minęło. Jednak były dziećmi, dzieci w ogóle zapamiętują, wiadomo jak się ma tam, nie pamiętam ile oni tam mieli lat szczerze mówiąc. Chyba, no. Chyba 12, na... coś naście, jakoś niewiele ponad 10 wydaje mi się. No tak, ale, ale jakby pierwsze ich wspomnienia, to najbardziej mgliste, mogło być sprzed y, y, lat, nie? Jakby, Jasne, zanim, no, oczywiście. No, no. Mm, także, także wydaje mi się, że jakby dałoby się znaleźć jakieś argumenty za tym, że to nie było aż takie głupie, nie? Uh, I... I też, no, mamo, chcę coś powiedzieć, ale to byłby spoiler, więc może nie powiem, ale jakby były jeszcze inne zewnętrzne, powiedzmy, powody, dla których Kat mogą mieć problemy z przypomnieniem sobie tej przeszłości. I, uh -huh. i dlaczego ona, że to ona w ogóle w finałowej scenie takiego jakby pojedynku ma klasyczną dysocjację, nie? że jakby nie do końca jest świadoma tego, co się dzieje. To w ogóle pamiętam, że ty mi zwracałeś uwagę, czy, czy w tekście oryginalnym to jest jakoś wyróżnione w narracji? Tak, tak. No bo tam, tam jest tak, żeby słuchaczki i słuchacze wiedzieli o co chodzi. Jest pewien kluczowy moment, kiedy poznajemy tajemnicę z przeszłości, i jest fragment tekstu, który jest takim trochę rwanym rwaną opowieścią pokazywaną z różnych perspektyw i no właśnie to moje pytanie było tym podyktowane, że ja czułem duże zagubienie w trakcie lektury tego fragmentu właśnie co kto tutaj nam opowiada, co kto widzi i no właśnie się zastanawiałem, czy na przykład Johnston w oryginale zastosowała jakikolwiek zabieg formalny, nie, bo to czasem może być nie wiem kursywa, no cokolwiek, to nie chodzi o to, że, że to nie jest tak, że tutaj zysk nam coś pominął, na przykład celowo, tylko no, coś mogło zostać przypadkowo zgubione w formatowaniu. Ale no, okazuje się, że nie. Czyli to musiał być z, z jej strony, patrząc na to, jak to jest zaplanowana powieść, bardzo świadomy zabieg, który no, miał podkreślać mhm. właśnie to zagubienie. Tak, bo ja tutaj może dopowiem, bo myślę, że to nie będzie jakiś tam istotny spoiler, że jakby mamy. Y tak, jak często się dzieje w książkach, że macie coś, co się dzieje w, teraźniej, w teraźniejszości, i na przykład jednocześnie są pokazywane wspomnienia, nie? że bohaterka sobie w kulminacyjnej scenie, jednocześnie coś się dzieje ważnego, a ona sobie jednocześnie przypomina różne rzeczy. I zazwyczaj właśnie autorzy wyróżniają te wspomnienia jakąś kursywą, albo oddzielają, że akapity tam wiecie i tak dalej. A Johnston jakby to wszystko zlała w jedno. Mhm. I to faktycznie jest takie. Mylące, ale moim zdaniem, właśnie no to, to jest trudne w odbiorze, ale to sprawia, Ale ma sens, nie? Ale ma sens, i to sprawia, że czujesz tą dysocjację bohaterki. Że ona, że tu się dzieją ważne rzeczy, a ona jakby jest myślami zupełnie gdzieś indziej. No, jeżeli chodzi o te wspomnienia, to ja prywatnie ci wspomniałem, że dla mnie to jest taki motyw, który. No musi być potraktowane z pewną dozą ufności z, z naszej strony jako czytelników, takiego zawieszenia niewiary też, żeby za bardzo właśnie tego nie rozkminiać, na ile to jest możliwe, na ile to jest niemożliwe na tak dużą skalę. No bo to, to jest tak naprawdę pewien fundament tej powieści no i jeżeli ktoś tego nie kupi, mówiąc kolokwialnie, no to, to w zasadzie cała ta historia mu, mu się w dużej mierze Posypać, natomiast w mojej ocenie tu nie jest problem. To jest po prostu no, pewien pomysł fabularny, pewien koncept, tak jak też wspomniałaś, nie nowy. Zresztą ja czytałem to, nie wiem, z 2-3 lata temu taką powieść: Ostatni dom na zapomnianej ulicy, Katniony Ward, która jest. Też thrillerem, kryminałem, no zupełnie innym, tak naprawdę, ale opartym na też podobnym patencie, czyli takiego igrania z czytelnikiem w kontekście wspomnień bohatera czy bohaterów i, i tego, co się naprawdę wydarzyło. I to, to, to jest rzecz, którą ja bym powiedział, można łatwo spieprzyć, jeżeli ktoś nie będzie panował dobrze nad materią. Tego tekstu i cał całej historii, którą nam chce opowiedzieć. I wydaje mi się, że to, czym Johnston się właśnie dobrze broni. To jest właśnie to, o czym Ty wspomniałaś o tej takiej tablicy powiązań, tej sieci. I, I przez to no ja, chciałem powiedzieć, że my, ale to przejdę na ja, ja to kupowałem, nie że to jest właśnie coś, co może być uzasadnione, bo w kontekście tej, tych wypartych wspomnień, to my też na tych różnych przestrzeniach czasowych, jak różnych rzeczy się dowiadujemy, nie wiem, z życia później nastoletniego, a jako. Katriona miała 18 lat czy 19, jak się coś wydarzyło później, i teraz, jak już mamy teraźniejszość i też się pewne rzeczy dzieją, no to my widzimy, że to nie jest tylko tak, że nie wiem, że ona po prostu czegoś nie pamięta, ale część rzeczy trochę sama może pracowała wręcz mówiąc kolokwialnie, żeby zapomnieć albo, albo żeby wyprzeć. No, tak jak nie wiem, no, ludzie mają tendencję do pomijania nieprzyjemnych wspomnień nie? do zacierania ich mniej lub bardziej świadomie. I właśnie przez to, że tutaj autorka dba o to, żeby to maksymalnie uwiarygodnić, to to jest. Chciałem użyć słowa naciągane, ale to może nie jest najlepsze słowo. To, to jest y, po prostu coś, co trzeba przyjąć na wiarę, ale, ale nie tylko na zasadzie, że A jakaś tam fantazja i, i po prostu jakiś twist z kapelusza, tylko mówię, to jest tak obudowane, żeby maksymalnie y, czytelnik czerpieł, czerpał frajdes, właśnie roz, rozsupł, rozsupłania całego tego węzełka, i żeby na końcu powiedział, a okej, okay, czyli to o to tutaj chodziło, a nie żeby się złapał za głowę i powiedział a, czyli o to tutaj chodziło. No. <noise> tak, mam, mam taką dziwną pokusę, chęć, potrzebę, żeby do tej beczki miodu wlać chociaż łyżeczkę dziegciu, bo czuję, że że po prostu daliśmy tak, zrobiliśmy taką laurkę jednak tej powieści. Ja chciałam zaznaczać, bo już o tym wspomniałam, ale zaznaczę to na sam koniec. Ta książka moim zdaniem powinna się skończyć wcześniej niż się skończyła. Ostatni twist jest po prostu już taką... Tutaj moja, moje zawieszenie niewiary, moja niewiara wróciła w tym momencie do mnie. No rozumiem. Jest jakby... Wszystko super, ale o jeden krok za daleko. Znaczy, dobra, tam są dwie rzeczy, które jakby które totalnie nie kupiłam, i które moim zdaniem były jakby zupełnie, zupełnie sorry, Karol, ale, ale nie. Um, ale to no, oczywiście nie będę spoilerować. E, więc, żebyście byli przygotowani, że tam jednak jakby parę rzeczy no, nie, nie zagrało tak, jak powinno, i, i możecie się w którymś momentach troszeczkę odbić, ale. Ale no mówię, jakby całość jednak, jednak robi robotę. Ale to ja jeszcze też jedną rzecz dodam, która mhm. może być lekko problematyczna, bo ja się złapałem, że ja miałem trochę taki moment zwątpienia, a mianowicie wątek romansowy. I to jest coś, co w sumie może być zaskakujące, bo my tutaj dużo miejsca poświęciliśmy temu, że to jest właśnie taki tiller mo mocny, mroczny i tak dalej, ale ja w którymś momencie zacząłem się zastanawiać, czy w tej pierwszej części, w tej pierwszej połowie powieści, czy Johnston trochę nie przegięła z takim wątkiem, powiedziałbym, romansowo-melodramatycznym, bo no. Tu jest taki spory fragment tej książki, który w zasadzie jest prawie że stricte romansem, a tego tillera jeszcze tam nie ma. I mówię, że to może być taki pewien problemik, dla czy problem nawet dla niektórych czytelników, dlatego, że no, no jednak nie tego większość ludzi oczekuje, kiedy sięga po tiller. I ja osobiście. Kiedy już złapałem, kiedy mi to kliknęło, to ja uważam, że to było szalenie potrzebne, bo bez tego w zasadzie cały ten dalszy ciąg, ta historia i, i już rozwiązania fabularne, one by nie zadziałały, wydaje mi się, tak mocno, jak działają, kiedy my mamy za sobą także ten romantyczny wątek. No ale trzeba mieć tego świadomość, że tutaj tego jest sporo, i ja nawet gdzieś tam widziałem w jakichś opiniach internetowych, że właśnie ludzie trochę nawet nie tyle narzekali na sam wątek romantyczny, co pisali rzeczy w stylu, no trzeba trochę się przemęczyć na początku, ale później to już jest super. I ja mam wrażenie, że to jest właśnie trochę z tym związane, nie? Że, że ta pierwsza część jest taka obyczajowo-romansowa i mówię, ona jest szalenie istotna jako podbudowa, ale wydaje mi się, że też mogła być trochę może skrócona, nie? A może nie. No, może to też tyle miejsca było potrzebne, żeby to z kolei za szybko się wszystko na mnie działo. Nie? Ja może jestem złą osobą do oceny takich rzeczy, ponieważ... Chociaż nie, jakby najpierw czytałam tę książkę, więc... Kurczę, no szczerze mówiąc już nie pamiętam, bo ja to było w 2021. Ale wydaje mi się, że wszystko mi tam grało z tym... Wątkiem romansowym. Że on był faktycznie. Ja, ja miałam od początku wrażenie, że to jest super ważne. Mm -hmm. I totalnie uwierzyłam autorce, że nie wrzuciła tego tak, tak od czapy. I mm -hmm. moim zdaniem ostatecznie. Mm, to tak jak mówisz, to on jest szalenie ważny i on mnóstwo rzeczy spaja, i też pokazuje. Mm, ach, kurczę, żeby nie zaspoilerować. I też pokazuje y, prawdziwe kolory y, pewnych postaci. Mhm, w tak, tym to głównej prawda. bohaterki, bo tutaj też może warto zaznaczyć, że główna bohaterka to nie jest taka bohaterka y, z jednoznaczna, się, nie? z którą się super identyfikujemy i kibicujemy i w ogóle jest fajna. Jakby tam jest dużo takich złych emocji, mam wrażenie, które ona może wzbudzać. No jej, niektóre jej zachowania były takie, że no, 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 raczej można mieć o, nie, o niej kiepską opinię, ale, no, ale w obliczu tego, wszystkiego, co ona przeżyła, są jakby zrozumiałe. To wręcz y, L, która później jest taka, no, zrobili z niej troszeczkę takiego masterminda y, i taką, y, no, no, troszeczkę jest, moim zdaniem, powinna jednak bardziej przypominać swoją siostrę, w, w sensie takiego zagubienia i tak dalej, ale może, może nie, może. Może po prostu nie dostrzegam pewnych rzeczy, bo tam jednak były takie do, do, wątki, które pokazywały, że nie wszystko u niej było tak super. No, zresztą zrobiła coś takiego, no dobra, w sumie to, jak teraz o tym myślę, to, to nie, dobra. Jednak troszeczkę po prostu inaczej realizowała swoją traumę, powiedzmy to w ten sposób. Tak, Taki, e, tak e, poszła w innym kierunku. Dobrze, to ja myślę, że możemy teraz przejść już do strefy spoilerowej, skoro tak się. Mm, tak, tak, tak aż, aż same te spoilery chcą wyjść <grybujesz> na wierzch. Także, skoro już łyżka dziegciu była, to myślę, że nie musimy dodatkowo jakiegoś podsumowania wielkiego tutaj robić. Na pewno napiszę w opisie. Y tego podcastu, że jeżeli Wam się wydaje, że to nie jest interesująca książka, to, to się mylicie, bo naprawdę ja się nie spodziewam, że będzie aż taka ciekawa, zawiła, skomplikowana i, i tak dalej. Dobrze, to teraz fanfary, sekcja spoilerowa. Moim zdaniem, i tutaj od razu po prostu z grubej rury polecę. Mam nadzieję, że już zdążyliście wyłączyć ten podcast. Ostatnie ostrzeżenie. Ostatnie ostrzeżenie, tak. L powinna zostać martwa. Ona nie powinna przeżyć. Wiesz, co, ja nawet z tym mam mniejszy problem. Większy problem mam z tym wątkiem trzeciej siostry. Ach, też, bo, też, 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 też. Bo wiesz, to jest trochę tak, że ona w zasadzie jest nam ujawniona w końcówce. Czy prawda o myszy, o tej postaci jest nam ujawniona w końcówce? I dla mnie to o tyle było za dużo i, i jakby wręcz niepotrzebne, że ta historia już miała... Totalnie, moim zdaniem, takie zakotwiczenie emocjonalne w tej przeszłości, i tam już było tyle tragedii, że ten, te więzy krwi pomiędzy tymi postaciami, one nie były konieczne. To, to wystarczyłoby, żeby, żeby, nie wiem, te matki tych dziewczynek, żeby one były siostrami. I to wszystko. To, to, to już to, że one pomiędzy tymi dziewczynkami też były więzy krwi, to już nie było tutaj istotne. A trochę właśnie to już jest taki końcowy twist, no mocno naciągany. Nie wiem, czy do tego piłaś właśnie, że już nie byłaś w stanie zaakceptować tego na wiarę, że to się dzieje, ale to jest właśnie coś, z czym ja miałem problem, bo to, że El przeżyła, dla mnie to było OK. Tym bardziej, że w sumie my widzimy, że ona trochę przeżyła przypadkiem, że miała inne intencje i w zasadzie trochę no, jej plan, tyleż precyzyjny, co trochę szalony, został niejako pokrzyżowany. Więc mówię, to dla mnie było akceptowalne. Ale ta trzecia siostra, to, a, trochę za dużo. No, przy czym przyznaję, że ten pierwszy twist z siostrą pod tytułem mysz nie była zmyślona, tylko była prawdziwą osobą. Tak, to był jest fajny. super. Był to fajny. jest super. To było w ogóle dla mnie taki strzał w twarz, nie, że wow! I, I właśnie do tego piłam, do tego nawiązywałam mówiąc o tym, że te zabawy się wydają niewinne na początku, a później rozumiesz, że one też są przemocowe. One dla myszy były okropne. Okropne. Mhm, one o tym wprost mówią, nie? Na końcu, tak. Ile... że właśnie że mhm. replikowały te, te złe zachowania i, i że trochę same się wstydzą tego, nie? No bo one myszy zrobiły niesamowitą krzywdę i, i tutaj może jestem w stanie uwierzyć, że nie chciało o tym pamiętać. Że mogło nie chcieć o tym pamiętać, tak. Natomiast mhm. w ogóle sam motyw, że one są trojaczkami, przy czym ja... Bo tam była jeszcze sugestia. Tam była jeszcze sugestia, że matka yy... znaczy nie, nie, nie sugestia. Matka urodziła dzieci swojego ojca. Mhm, tak. I może to przez to było trojaczki, ale nie wiem, czy to tak działa szczerze mówiąc. A nie wchodziłbym w to, bo wiesz, biologia jest na tyle skomplikowana w tym względzie, że nie wiem, czy dzieci ze związku kazirodczego częściej się rodzą nie, na przykład. Nie nie, 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 nie. W tym sensie, że na pewno jest pewna skłonność genetyczna do ciąż ciąży. Ciąży wieloraki. Mhm. Tak, że jakby jeżeli w twojej rodzinie się zdarzają bliźniaki, to jest jakby dużo wyższa szan większa szansa, że ty też urodzisz bliźniaki. Chyba, że jesteś mężczyzną. Aha, w tym, w tym sensie, że Pokoleniowo, aha, rozumiem, że on najpierw spłodził bliźnia, bliźniaczki yy, córki, a później jeszcze jednej z córek zrobił trojaczki, okej. Okay. Tak, i że to się może jakoś wzmocniło w sensie, że wiesz, no, no, że jakby no, no, jeżeli no. masz te tam. Nie wiem, do, do nie mówię, nie mam pojęcia, jak to działa, nigdy się nie interesowałam. W mojej rodzinie nie ma bliźniaków żadnych, mm, ale że może to się jakoś, że wiesz, jakby y, skłonność z dwóch stron się jakoś tam. Po, ale nie, mi się wydaje, że trojaczki to chyba powstają tylko wtedy, gdy masz. Podw Nie wiem, czy w ogóle są możliwe trojaczki identyczne. Wow, mogę to sprawdzić. To yy, napiszcie w komentarzach. Zróbmy to jak na YouTubie. Napiszcie w komentarzach, czy trojaczki identyczne są możliwe. Yy, w każdym razie pamiętam, że tam było... Chociaż może Johnson to sprawdziła. Pamiętam, że napisała tam jakieś statystyki, że one są tam jedne na ileś tam yy, mhm. set tysięcy chyba. Nie pamiętam tej liczby yy, urodzeń. Że, że jakby bohaterce to nie pasowało, bo jednak ciąże bliźniacze są, nie są aż tak rzadkie. I że jej to nie pasowało i że jak się dowiedziała, że mysz istnieje że jest tą trzecią, e, chciałam powiedzieć trzecią bliźniaczką, tą, to, tą trzecią siostrą, to że to jej tak kliknęło, że a, to o to chodziło. Ale mhm. też ten w ogóle motyw z wróżką, zębuszką był straszny. Jak ja się zorientowałam, dlaczego ona ma tę ksywkę mhm. Ała a no, ale tak, no bo oni ukrywali te dziewczynki. Musieli, y, ona nie mogła chodzić normalnie do lekarza. Zresztą później był nawet, że nie, nie znaleźli żadnych udentysty danych. Nie? Tak, tak znaczy, to, to jest w ogóle dla mnie y, chyba najciekawsza rzecz w tej powieści: to jak y, wielowarstwowa i wieloznaczeniowa okazuje się ta lustrzana kraina i jak to jest y, zmyślnie opisane. Tak, żeby nas zwodzić za nos, bo ja, nie wiem czy też tak miałaś, ale ja, ja w, w paru momentach się łapałem, że, a, czyli to o to będzie chodziło. Na zasadzie, że właśnie na przykład matka zabiła tego dziadka, a one były świadki, świadkami tego, nie? Czyli takie klasyczne rozwiązanie. Później stwierdzałem, ok, czyli tutaj to doszło na przykład, że Ross był świadkiem czegoś, albo, albo że on zabił dziadka i one uciekły i coś tam. Różne warianty, już byłem prawie że przekonany, że idziemy w takim kierunku. No i absolutnie się nie spodziewałem, raz aż tak hardkorowego rozwiązania, ale dwa, że właśnie to wszystko będzie tak plastycznie opisane, że z jednej strony, no ja totalnie kupowałem, że te dzieci mogły tak się bawić, wiesz, te wszystkie ich gierki, te odgrywanie więzienia, jakieś porzucenia na tratwie, jakieś tego rodzaju historie, też właśnie te lektury, to wszystko to nagle tak ładnie klika, jak my już wiemy, jaki to był dom, jak, jakby patologiczny był to dom. I jasne, znów to jest coś, co mam wrażenie, że tutaj też trzeba trochę no, zawierzyć, że to się mogło wydarzyć. W tym sensie, że no jednak, nie wiem, mamy do czynienia z dwoma dorosłymi kobietami. Jedna funkcjonuje poza tym domem, no i one no, niespecjalnie próbują się wyrwać, nie? To... To, to, to jest pewnie temat na ciężką dyskusję. Nie na ile właśnie ktoś w tego rodzaju chorej relacji byłby w stanie, na przykład, właśnie, nie wiem, uciec, czy, czy właśnie spróbować córki jakoś wyrwać z, z tego domu, a na ile właśnie to, to, to jakby mogłoby tak zafunkcjonować, jak my tutaj to widzimy. No ale na poziomie takim literackim to jest bardzo dobrze zrobione. Znaczy powiem ci, że y, wydaje mi się, że to działa na poziomie psychologicznym. Y, jeżeli jesteś od dziecka wychowywany w tej przemocy, to ona staje się dla ciebie naturalna, i wyrwanie się z tego jest niesamowicie trudne, i zazwyczaj potrzeba do tego jakiegoś Bodźca takiego bardzo wyraźnego. Tutaj tym bodźcem było to, że dziewczynki osiągnęły wiek, w którym zaczęły być interesujące dla dziadka. Mhm, I to dokładnie. dobrze mi zagrało. Natomiast pytanie, dlaczego ta matka musiała aż tak bardzo skomplikowany sposób wymyślić, żeby one mogły uciec, wydaje mi się, że. No nie wiem, takie to mi się wydawało też naciągane jednak, że one musiały aż tyle tam, ten kopać ten dół. Znaczy, tam one, co one tam robiły? One przekopywały się do sąsiadów, żeby. Tak, uciec. tak, tak. Przez, no, no, dziura no. w murze, nie? Tak, tak, tak naprawdę taki trochę motyw jak ze starych filmów o ucieczkach z więzienia, nie? Tak, więc jestem jakby tutaj troszeczkę mi to zgrzytało. Starałam się zbyt dużo o tym nie myśleć, żeby sobie nie popsuć lektury, szczerze mówiąc. A było takich parę rzeczy, o których starałam się tak jakby troszkę tego. Tak no tak, tak. To, 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 to jest właśnie coś takiego, co. Ale wiesz, tylko to ja mam wrażenie trochę, że to jest w ogóle taka pewna cecha. Hmm, tego rodzaju tillera, czyli takiego tillera układanki, który opiera się na twistach, że no, umówmy się, to są często powieści, które są tak skonstruowane, że tam wszystko jest jak w takim dobrze naoliwionym zegarku, nie? I no, w życiu tak wiemy, że to raczej nie, nie funkcjonuje, ale, ale wiesz, ale tutaj właśnie to, co moim zdaniem powoduje, że ja byłem w stanie to wszystko zaakceptować i kupić i przymknąć oko na, na te rzeczy, które mi się wydawały trochę niewiarygodne, to Paradoksalnie ta wiarygodność psychologiczna, bo wiesz, bo na przykład fajne były te motywy, kiedy my się dowiadujemy, jak wyglądała ta relacja, jak one już były nastolatkami tymi pełnoletnimi, tymi młodymi kobietami. Już wyszły z sierocińca i nagle w ich życiu się pojawia ros. I kiedy my na przykład mamy rozpisaną całą tę relację, to to było dla mnie tak ciekawie psychologicznie poprowadzone, nie? Gdzie, gdzie mamy dwie dziewczyny związane z gościem, który no w zasadzie... No Zwielokrotnił, można powiedzieć, ich traumę w dzieciństwie, a z drugiej strony, no one wchodzą z nim obydwie w relację też taką silną, emocjonalną. I to może się wydawać dziwne, ale akurat mi się to wydawało takie szalenie prawdziwe. No, dla nich on był w zasadzie jedynym dostępnym chłopakiem. No, on był takim trochę ekwiwalentem tego przysłowowego księcia z bajki, nie? który no, dosłownie spadł im z nieba. I ja totalnie jakby kupowałem to, że to na tym poziomie właśnie takim emocjonalnym, tego zaangażowania emocjonalnego, tego zakorzenienia tej relacji w. Przeszłości, że to mogło tak działać. Nie? I właśnie, kiedy jeszcze sobie uświadomimy to, co, o czym wspomniałaś, też, że on sam jest tym psychologiem klinicznym, czyli no nie dość, że jakby dużo wie o obu dziewczynach, to jeszcze trochę zawodowo wręcz może nimi manipulować, no to, to daje takie naprawdę upiorne konteksty całej tej opowieści. No i ma dostęp do, do leków, którymi faszeruje Kat. To też. To mhm. też jest właśnie ten, to, to jest to, o czym wspominałam w momencie, że jakby, że istnieje jakby jeszcze jeden argument za tym, że ona mogła nie, przy, nie być w stanie przypomnieć sobie od razu wszystkiego. Bo po prostu była pod wpływem e, środków psychoaktywnych, tak? W zasadzie jakichś tam leków, nie pamiętam, co to dokładnie było. Mm, ale w ogóle moim zdaniem postać Rosa jest szalenie ciekawa mhm. i... To, że one mają z nim taką relację, też jakby totalnie, moim zdaniem, jakby działa psychologicznie, jest realistyczne pod względem psychologicznym, ponieważ on sam też przeżył swoją traumę. Tam był, nie wiem czy pamiętasz ten motyw, że tak, matka mhm. jakby go w zasadzie porwała od ojca. Znaczy jeszcze nie wiadomo co, czy, jaki, jaki był ten ojciec prawdopodobnie, chociaż to tak różnie bywa, ale powiedzmy, że, że być może to było tak, że ona musiała przed nim uciec. Ale dziecko tego nie wie, nie? To, to on mógł tak, sobie, tak. W, tak jak one zrobiły lustrzaną krainę dla obrony swojej psychiki, tak on tak naprawdę mógł zdemonizować matkę w odwrotnym kierunku trochę, tak, nie? Czyli tak, tak. tak naprawdę żył sobie jak pączek w maśle, a uważał, że dzieje mu się jakaś niebotyczna krzywda, nie? No ale tutaj też wina matki, że nie zadbała o to, żeby on sobie jakoś poradził z tym, że został, znaczy, to w to znaczy on porzucił, jakby razem z matką, no ale został porzucony przez ojca w tym sensie, nie? jakby on się czuł tak, porzu został porzucony, bo ta relacja została przerwana. I dlatego jego relacja z dziewczynkami też od samego początku jest bardzo specyficzna i on w zasadzie całe życie nimi manipuluje. Mhm, I, to, że, I to, że one. Mają z nim taką silną relację, z jednej, że jakby nie są w stanie zakochać się w innych, w innych mężczyznach, bo tak, takie odnosi się wrażenie, nie? że one o niego rywalizują, bo w pewnym sensie nie są w stanie chyba nawiązać żadnej innej relacji romantycznej z, z kimś innym. Z jednej strony dlatego, że on mi manipuluje, z drugiej one w zasadzie nie miały kontaktu z rówieśnikami żadnego, oprócz myszy. No tak, no on, jest, on jest osobą z zewnątrz. No to też jest w sumie ciekawe, że tak naprawdę on jest takim powiewem powietrza z nie wiem, wielkiego świata, no bo jednak one znały świat domu i znały świat opowieści, nie? Hrabia Monte Cristo, Skazani na Shawshank, opowieści pirackie, westerny, wiesz, no to, jest, to wszystko to była literatura jednak popularna, czyli no książki, które... Trochę no, opierają się jednak na różnego rodzaju schematach i no, emulują prawdziwe życie, no, ale nie są tym prawdziwym życiem. Nie, A ten roz nagle objawia im się jako ktoś, kto no, jest człowiekiem, który może im otworzyć trochę oczy na ten właśnie świat za murami, dosłownie. Tak, aczkolwiek ja miałem na myśli raczej to, że one miały taką dysfunkcję społeczną. Że jakby nie były w stanie nawiązywać relacji, bo tam żadnych też, innych ludzi uh -huh. bardzo nie ma. Owszem, L się trochę udaje, Kat kompletnie. Ona jej życie chyba w Los Angeles, jak dobrze pamiętam, jest jakby zupełnie pozbawiona takich głębszych relacji. I wydaje mi się, że L udaje się. Wyrwać w ogóle z, z tego, z, z tego tej dziwnej, toksycznej relacji z rosem w taki bardzo spektakularny, specyficzny sposób, skomplikowany i w ogóle dużo tak, tak, jeszcze tak, tak. innych przymytników, właśnie dzięki temu, że w końcu udało się nawiązać jakieś głębsze relacje z innymi ludźmi. Natomiast one na etapie, kiedy są nastolatkami, kompletnie tego nie potrafią. Więc Ros jest jakby jedyną opcją dla nich, a jemu to pasuje, bo on z kolei też się od nich uzależnił, bo to były dwie osoby. Tam było wręcz powiedziane, że on uważał, on nie chciał, on się bał y, utraty relacji Utracy. z kimś, tak. więc on jakby podobało mu się w ich relacji, że one są jego. Jego po prostu, I są zawsze na... w zasadzie na wyciągnięcie ręki, tak, nie? No bo tak. to, to, to on, one są za tym murem i one tam są zawsze, nie? I, i tak zakładał trochę, że tak będzie. I, i, I między innymi te jego decyzje z tej feralnej nocy, no tym były podyktowane, nie? Zatrzymać je na miejscu, bo jak uciekną, to, to, to już ich nie odnajdzie po no, prostu. Nie daj Boże yy, będą samodzielne i on nie będzie mógł nad nimi kontroli. On ma... Yy, Problem z kontrolą. On z tego lęku przed utratą tej relacji po prostu chce je kontrolować. Nawet gdyby nam było powiedziane, że w pewnym momencie Kat wypomina Rosowi, że Ty pojawiałeś się w naszym życiu zawsze, kiedy miałeś na to ochotę, a nie kiedy mhm. my tego chciałośmy. Czyli tak, to on miał tak. zawsze tą kontrolę nad tym. Tak. Więc, jakby postać Rosa, moim zdaniem, świetnie uzupełnia wszystkie te wątki, spaja je i też, tak jak mówiłeś, to się okazuje dopiero z czasem. Na początku może się wydawać, że jest po prostu dziwny i w bardzo dziwny sposób przeżywa traumę. A później sobie zdajesz sprawę z tego, że nie, to ma wszystko sens, bo, bo, bo te ich relacje są takie dziwne. I, mhm, dokładnie. I, i dziwne byłoby, gdyby nie pojawił się ten wątek romansu w zasadzie. To jest tak nie, nie, no dlatego ja wspomniałem, że wiesz, że to, to wszystko ładnie klika, nie? To mm -hmm. naprawdę jest rzecz, która y, ona początkowo może wybijać, nie? Bo my widzimy no, dwoje ludzi, którzy, no, umówmy się tak na logikę taką chłodną, no nie powinni wejść w romantyczną relację, kiedy no, tutaj żona Rosa jeszcze y, nie ostygła, mówiąc kolokwialnie, nie? nie wiemy gdzie jest i zaginęła, domniemujemy, że, że nie żyje, ale no, po prostu to minęło kilka dni. A ci nagle wchodzą w płomienny romans, i to też jest zresztą jest ciekawe, bo Ty właśnie wspomniałeś, że Kat nie jest taką kryształową postacią, i tutaj to, że ona w zasadzie inicjuje tę relację, no to też właśnie ją stawia w takim no, dyskusyjnym świetle, nie? no bo w sumie wychodzi na to, że ona wróciła tylko po to, żeby ukraść siostrze męża, i, i mówię, to ten romans cały jest właśnie taki też podszyty jakimiś. Takimi, takim dziw, dziwacznym jakimś niepokojem. Nie? To nie jest taki romans jak w Harlekinie, że wszystko tam płomienne uczucia i, i w ogóle motyle w brzuchu i tak dalej. Tylko to jest właśnie takie, że coś tu nie gra, i, i mówię, i super, że my w końcu widzimy, jakby dlaczego to nie gra, i, i to wszystko się ładnie układa nam w spójną całość. Tak, tak. Przy czym. Yy... Jak teraz sobie myślę o L, która jest tym mastermindem, za, tym, za, za, za całą tą intrygę wymyśliła, tam jednak wiele rzeczy się nie spina. Jest ten motyw, że ona wysłała maila, czy że dzwoniła, że miała tego przyjaciela, który wysyłał te maile? Mhm, tak, tak, tak. Dokładnie. I że. Y i że ona tam próbowała tak zrobić, żeby on nie miał alibi, to tam wysłała jakiegoś maila, czy że zadzwoniła i... Tak, z firmą ubezpieczeniową. Mhm. Tak, i to było takie strasznie naciągane, I tam mnóstwo takich rzeczy było, także no ale mówię, wydaje mi się, że, że jak się kupi konwencję i się wyjdzie z założenia, że jakby, że płacisz pewną cenę za to, żeby ta historia była po prostu fajna, no to jakby taką cenę mogę zapłacić. Jakby oprócz tego zakończenia, bo jakby ich wycieczka gdzieś tam w, na egzotyczną wyspę e, i takie, takie takie landrynkowe było to zakończenie. To mi się nie podobało. Ja, uh -huh. ja jestem, ja mam czarną duszę, mi by się podobało jakby e, El po prostu umarła. Gdyby tam ta mysz, gdyby Gdyby pierwotny plan się po prostu powiódł z tym samobójstwem, to wtedy tak, to wtedy ja bym była zadowolona. A tak to zbyt cukierkowe to było. No ale. No, tak, ale okay. no przeciągnięty finał. No ale, ale tak jak mówisz, okej, okay, okej. Okay. Kupuję to. Czy coś jeszcze masz do dodania? Nie, chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. Doskonale. Nawet więcej chyba powiedziałem niż wydawało mi się, że będę miał to powiedzenie. No ja się, tak, nie że spodziewałam, się rozgadaliśmy trochę. Nie spodziewałam się, że będziemy aż godzinę o tym rozmawiać. Ale, ale faktycznie było o czym. I, I w sumie mam nadzieję, że ktoś tam poczuje się namówiony na lekturę. Bo mam wrażenie, że ta książka przeszła bez echa co jest zrozumiała, jest bo tych książek jest tyle. Mnóstwo, nie, dokładnie. Że. Yy, f... Też bym chyba nie zwróciła na nią uwagi, szczerze mówiąc. A jednak coś interesującego. Jestem ciekawa, czy wydadzą tę drugą jej powieść, ale podejrzewam, że już nie, bo jeżeli do tej pory tego nie zrobili, to raczej już nie będą tego kontynuować. Dobrze, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Słuchac... Dziękuję również. Słuchacze, jeszcze raz zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, chociaż jesteśmy już w sekcji spelerowej, więc w zasadzie. Ktoś, kto, to, ten, kto tego słucha, to już to przeczytał, więc hej, mam nadzieję, że ci się podobało. <laughs> Podziel się wrażeniami. Podziel się wrażeniami. Dajcie znać, że w ogóle pamiętacie o nas. No i do następnego odcinka. Cześć. Cześć.